Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć od tego, że chciałbym powiedzieć, że jakby najfajniejsze w życiu są niespodzianki, takie dobre, przyjemne, sympatyczne niespodzianki i myślę, że to, co za chwilę przedstawimy, jest taką niespodzianką dla Opolan, bo nie mówiliśmy o projekcie takim dość złożonym, wielowymiarowym, który za chwilę przedstawimy. Nie mówiliśmy o tym, jak on będzie wyglądał, jak będzie przygotowany, natomiast pracowaliśmy intensywnie nad tym projektem i dzisiaj już ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że jest to projekt, który wdrożymy, zrealizujemy. Projekt, który kosztować będzie nieco ponad 30 milionów złotych, z czego 25,5 miliona złotych będzie dofinansowaniem ze środków aglomeracji. To są środki, które w 85% pokryją koszty realizacji tego projektu. I dlaczego ten projekt jest taką niespodzianką, taką przyjemną? No, ze względu na swoją zawartość. Pojawiają się od czasu do czasu takie dywagacje dotyczące kolei aglomeracyjnej, możliwości realizacji transportu zbiorowego w ramach nie tylko Opola, ale poza Opolem, w ramach różnego zestawu centrów przesiadkowych, więc mamy projekt, który zawiera w sobie organizację w Opolu dwóch centrów przesiadkowych. Jedno przy Opolu Zachodnim, drugie w Opolu Grotowicach. Przy okazji powstaną też miejsca parkingowe, miejsca do zatrzymania rowerów, czyli wszystko to, co towarzyszy takim centrum parkingowym. I takim bardzo sympatycznym elementem tego projektu jest kładka pieszo-rowerowa. Tak MZD prosi, żeby nazywać ten projekt, a tak naprawdę to jest taka bardzo solidna kładka pieszo-rowerowa, która powstanie przy ulicy Bolkowskiej. Samochody tamtędy nie będą mogły jeździć, od razu mówię. To jest kładka, która będzie świetnie komunikować kampus Politechniki i okolice z Wyspą Bolka, a potem z centrum miasta. Koszt budowy kładki to jest około 12-13 milionów złotych według tego kosztorysu projektowego. Będzie ta kładka w tym miejscu wjeżdżać w Wyspę Bolką, gdzie jest ten parking dla samochodów. Tak też dodając jakby lokalizacyjnie Państwu wszystko to powiem. Oczywiście projekt jest wielowymiarowy, tak jak mówiłem, bo jest ta kładka, są te centra przesiadkowe, są miejsca parkingowe w liczbie prawie 400. Jest też budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Sołtysów, to jest w Rublin. Jest też parę innych ważnych rzeczy, jako że jest to projekt, który absolutnie ma wielu ojców jako sukces, a w szczególności pana prezydenta Pietruchę, który pracował, przygotowywał ten projekt wspólnie z innymi osobami, to chciałbym też oddać głos tym osobom, które na ten sukces intensywnie zapracowały. Sukces przedstawiamy jako niespodziankę, my liczyliśmy się z tym, że to się projekt uda, że on jest ważny, udany, ale oczywiście nie był wcześniej, jeszcze raz podkreślę, przez nas przedstawiany, więc dzisiaj jest okazja do zapoznania się z projektem i jednocześnie z ogromną satysfakcją mówimy o kolejnych 25 milionach złotych, które pozyskaliśmy dla miasta i o fajnych rzeczach, które się na ten projekt złożą. Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. To bez jakiejś takiej fałszywej skromności, ale to jest nasza praca zespołowa, że w roli pana prezydenta Wiśniewskiego bym bynajmniej też nie obniżał w tym projekcie, ale rzeczywiście Ten projekt jest wielowymiarowy i wymagał rzecz jasna przygotowania odpowiednich dokumentów, projektów w sensie technicznym, budowlanym, ale oczywiście dzięki temu, że wspólnie, że zespołowo w tym pracujemy, to ten projekt zyskał również szansę dofinansowania źródłami zewnętrznymi. Krótko go scharakteryzuję, bo rzeczywiście, jak wspominał pan prezydent Wiśniewski, są tam ciekawe elementy z punktu widzenia wypełniania infrastruktury w mieście. Bez przesady można powiedzieć, że miasto staje się naprawdę miastem rowerowym, miastem przyjaznym rowerzystą, miastem, które już nie tylko w sensie deklaracji, ale przede wszystkim faktycznego działania stawia na politykę rowerową. I ten projekt, który Państwu prezentujemy, nosi takie cechy. To jest projekt wybitnie rowerowy, chociaż są tam oczywiście także elementy innej infrastruktury. Głównym elementem, czyli to, o czym wspomniał pan prezydent Wiśniewski, jest budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi. Ta kładka przejdzie nad kanałem Ulgi mniej więcej na wysokości parkingu przy Wyspie Bolko. Oprócz samej kładki, która będzie miała ponad 260 metrów długości i ponad 7 metrów szerokości,
wybudujemy ścieżki rowerowe, które w jakiś sensowny sposób skomunikują tę kładkę z infrastrukturą rowerową w otoczeniu. Ta ścieżka rowerowa, ona się zacznie mniej więcej przy ulicy Krapkowickiej, na wysokości ulicy Bolkowskiej, czyli będzie stanowiła taki naturalny dojazd i dojście do kładki pieszo-rowerowej. Następnie po przekroczeniu tej kładki, taką dosyć ciekawą konstrukcją, którą Państwo zobaczycie na wizualizacji, będziemy zjeżdżać w kierunku Wyspy Bolko aż do mostu Wielbłądziego. Ten zjazd jest w taki sposób uformułowany, że również powstanie tam taki naturalny punkt widokowy umożliwiający oglądanie panoramy miasta z tego dosyć ciekawego miejsca, jakim jest wyniesienie od strony Wyspy Bolko. Wybudujemy również ścieżkę rowerową łączącą tę kładkę rowerową z mostem Wielbłądzim, czyli praktycznie z punktu widzenia infrastruktury rowerowej spowodujemy, że duży dysonans, który dzisiaj wiąże się z komunikacją w tym miejscu, zostanie poprzez ten projekt, poprzez tą realizację wykonany. Jak wspominał pan prezydent Wiśniewski, ten most, ta kładka pieszo-rowerowa nominalnie kosztuje ponad 12 milionów złotych. Liczymy, że po przetargu będzie troszeczkę mniej. Oczywiście cały ten układ ścieżek zostanie oświetlony, czyli zarówno wybudowana ścieżka rowerowa na Bolko, jak i ta prowadząca do kładki, jak i sama kładka, wszystko będzie w technologii LED-owej oświetlone, a więc również zapewni to bezpieczeństwo i taki komfort jazdy dla rowerzystów. Sam kształt tej kładki, długo nad nim pracowaliśmy. Konserwator zabytków wnosił kolejne uwagi do formy technicznej tego mostu, tej kładki. Ona się w sensie pewnego kształtu i pewnej formuły chyba bardzo mocno upodabnia i zbliża do istniejącego mostu kolejowego. A więc w tym sensie to też jest pewna naturalna ciągłość, jeżeli chodzi o sposób zagospodarowywania przestrzeni. Kolejny element ten, o którym wspomniał pan prezydent, to jest centrum przesiadkowe przy dworcu Opole Zachodnie. Tam oczywiście przebudujemy skrzyżowanie ulicy Domańskiego z ulicą Niemodlińską. Powstaną miejsca parkingowe około 200 miejsc parkingowych w tym miejscu. Dodatkowo oczywiście także odpowiednia infrastruktura dla rowerzystów, czyli parking dla rowerów i ścieżka rowerowa, która połączy ulicę Niemodlińską z ulicą Wrocławską. Dodatkowo oczywiście system dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomat, czyli taka infrastruktura, która umożliwi korzystanie z różnych środków komunikacji. Taka jest idea tych dofinansowań w ramach niskiej emisji. Co ważne, też poprawimy nieco układ drogowy, czyli ulica Domańskiego z ulicą Niemodlińską zyska bardziej optymalny kształt z punktu widzenia samochodów i to będzie też ważne, jeżeli popatrzymy na przebudowę całej ulicy Niemodlińskiej, która systematycznie jest przez nas w tej chwili modernizowana. Kolejnym elementem tego projektu jest budowa centrum przesiadkowego przy dworcu Opole Gratowice. Tam również powstaje parking dla samochodów. Tu z myślą o klientach korzystających, to o czym mówił pan prezydent. Taka słuchawka, tak będzie ten parking przy dworcu zachodnim wyglądał, czyli wprost z parkingu, z samochodu będzie się wsiadało do pociągu albo z pociągu będzie można wysiąść pod auto, podejść pod, też nastąpi relokacja przystanków autobusowych, pojawią się również miejsca związane z zostawieniem rowerów, z przesiadką rowerową, więc robić takie fantastyczne centrum przesiadkowe, to co pan prezydent Pietrucha mówi, jest ten drugi element, trzeci w zasadzie etap modernizacji ulicy Niemodlińskiej między teraz Halera a Domańskiego, bo to jest ten element, który jakby dopina tutaj to uzupełnienie tej ścieżki rowerowej i remont ulicy. Przepraszam, Mirko. Tak, to jest oczywiście, to jest słusznie na to pan prezydent zwraca uwagę. Krótko więc, Opole Gratowice, również miejsca parkingowe dla samochodów, około 40 takich miejsc parkingowych, również wypożyczalnia rowerów, także automat biletowy i system informacji pasażerskiej.
czyli takie poszerzenie zakresu dostępnych usług komunikacyjnych również w oparciu o dworzec Opole Grotowice, czyli także wzmacniamy tę funkcję multimodalną, jeżeli chodzi o wykorzystywanie różnych środków transportu. Tam dodatkowo powstanie taka zatoka autobusowa umożliwiająca również komunikację od ulicy Złotej, na przykład dojazd pasażerów, aż praktycznie do tego centrum przesiadkowego. I ten ostatni element, drobny, ale też bardzo ważny, bo mieszkańcy Wrublina wielokrotnie o to pana prezydenta, nas na spotkaniach prosili, żeby również pamiętać o tej infrastrukturze w mniejszych dzielnicach, czyli ulica Sołtysów zostanie przebudowana i wyposażona w taki ciąg pieszo-rowerowy, praktycznie łącząc ulicę Sobieskiego z wiaduktem kolejowym wybudowanym tam kilka lat temu. Czyli również ten element poprawy infrastruktury związanej również z tym ruchem lokalnym nastąpi w ramach tego projektu. Projekt jest wybitnie niskoemisyjny, że tak powiem, spełnia wszystkie wymogi i założenia związane z tymi projektami, które służą jakiemuś takiemu ekologicznemu działaniu. I co ważne, to o czym mówił pan prezydent, że dzięki też takiej aktywności na poziomie aglomeracji jest decyzja o zwiększeniu alokacji. Pan prezydent ją podjął wspólnie z członkami aglomeracji i oba projekty w tym dofinansowaniu, bo oprócz projektu Opola jest również projekt, którego liderem, jeżeli dobrze pamiętam, jest powiat opolski. Oba te projekty w ramach tego dofinansowania mają szansę znaleźć środki. No, dla nas z oczywistych względów projekt miasta jest projektem, którego chcieliśmy Państwu pokazać. Co ważne, ten zakres, czy te zakresy, o których mówimy, one będą wykonane do końca kwartału trzeciego 2018 roku, czyli to jest taki projekt, który także bardzo szybko zacznie pracować dla rowerzystów, dla mieszkańców miasta. Mówimy praktycznie o projekcie, który powiedzmy za rok, mniej więcej w tym czasie już będzie dobiegał końca, jeżeli chodzi o jego realizację. Dokumenty oczywiście wszystkie posiadamy, wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, a więc przystępujemy do przygotowania przetargów, do ich ogłaszania i mamy nadzieję pozytywnego rozstrzygania i budowania tej infrastruktury rowerowej. Od razu zaznaczę, że projekt zostanie skończony przed wyborami, ale to takie były założenia konkursu. Tak. My żeśmy jakby termin narzucili, jak tak dodam, może jak zsumować te kwoty, które pozyskaliśmy, to już ponad 100 milionów złotych mamy z aglomeracji opolskiej. Na te projekty drogowe to jest ponad 90% tej kwoty, bo tu mówię o tym moście na ulicy Niemodlińskiej, remoncie ulicy Niemodlińskiej, tej wielkiej modernizacji oświetlenia miejskiego, która się odbywa i teraz dochodzi ten projekt, jak Państwo widzicie, bardzo, bardzo wielowymiarowy, ale rzeczywiście przede wszystkim rowerowy, bo nie pamiętam w historii miasta, żebyśmy zbudowali specjalnie tak wiele inicjatyw, tak wiele infrastruktury pod rowery, a szczególnie myślę komunikacyjnie ta ulica Bolkowska w tamtym miejscu wjazd na Wyspę Bolko, to jest fantastyczna sprawa. To skróci dojazd, przejazd do centrum miasta, no szczególnie też tym, którzy mieszkają w Szczepanowicach Wójtowej i Wójtowej Wsi. Wiele osób, które w tej części się wychowało, pamięta jeszcze czasy, kiedy nie był przekopany Kanowiński i mniej więcej w miejscu, gdzie była taka usypana grobla, można było przejechać rzeczywiście w kierunku centrum i wielu mieszkańców Wójtowej Wsi, Szczepanowic, jeszcze wtedy kampusu Politechniki tam nie było, wtedy to były koszary, korzystało z tego przejazdu i dojeżdżało do centrum. My faktycznie dzisiaj odtwarzamy ten przejazd w nowoczesnych, zupełnie innych realiach. W międzyczasie powstały tam ogromne osiedla mieszkaniowe, jest ogromny kampus Politechniki Opolskiej. Rozwija się ta część miasta bardzo silnie, a więc to nie jest taki pozorny, ale to jest faktyczny wkład w promowanie rowerów jako środka transportu. No i pierwszy w historii Opola obiekt inżynieryjny, czyli ta kładka, który rzeczywiście w całości jako pojedyncza inwestycja służy rowerzystom. Kładka przy Niemodlińskiej, ona jest oczywiście również dla rowerzystów i dla pieszych, ale jest jednak pewnym elementem wybudowanym w kontekście szerszego remontu, czyli przebudowy czy budowy nowego mostu. Tutaj ta inwestycja jest wybitnie dedykowana interesom rowerzystów. My na pewno poza projektem będziemy chcieli też
powiedzmy, poprawić stan ulicy Bolkowskiej, bo ona dzisiaj ma taki charakter trochę drogi gruntowej. Natomiast poprawienie tej Bolkowskiej praktycznie połączy nam dojazd do tej kładki od układu ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach budowy ronda przy Politechnice Opolskiej i to będzie wszystko już wzajemnie połączone, także myślę, bardzo funkcjonalnie powinno działać. Zresztą ta kładka jakby jest takim naturalnym przedłużeniem tej kładki, która już w tej chwili jest, która na ogród, do ogrodu zoologicznego prowadzi z parku Nadodrzańskiego, więc to tak fantastycznie jakby skraca całą drogę dojazdu do centrum. Jeszcze raz jakby zachęca do korzystania z tego całego zestawu ścieżek, które powstały w ramach projektu Odra u rzeka, całej tej trasy nad brzegiem. I oczywiście ważny element całego projektu to co centrum przesiadkowe przy Opolu Zachodnim. Wiecie Państwo, jak złożona jest w tej chwili wydłużony czas przejazdu między centrum a Zaodrzem, nie tylko przez remonty, ale również przez brak mostu. Tu przy linii kolejowej wygodne centrum przesiadkowe, można dojechać z Chmielowic, z Komprachci, z innych miejscowości, zostawić auto. 350 miejsc parkingowych, wsiąść sobie na chwilkę do pociągu. Pan prezydent już wcześniej z przewozami regionalnymi wynegocjował wspólny bilet, więc spokojnie na tym samym bilecie można sobie... 2 złote bilet normalny w Opolu, kolej aglomeracyjny, polecam, naprawdę warto. To jest dokładnie, to jest tak jak, jeszcze raz powiem, to jest ten pierwszy z tych kroków, które robimy w kierunku kolei aglomeracyjnej. Do niej oczywiście bardzo daleko, natomiast tu mamy 2 centra przesiadkowe, pracujemy oczywiście nad centrum przesiadkowym wschodnim, też prace są zaawansowane, podobnie nad dworcem głównym, tu mniej zaawansowane, ale też to prowadzimy. No i to, co cały czas podkreślamy, to co nas cieszy, to te środki zewnętrzne. Tak, no, 25 milionów złotych to jest bardzo duża kwota, 85% kosztów całego przedsięwzięcia, więc gdyby nie te pieniądze, no, tego projektu byłoby ciężko byłoby zrealizować, pomyśleć w ogóle o czymś takim jak specjalny most dla rowerów. A to się udało i myślę, że wiosną przyszłego roku, jesienią przyszłego roku może zobaczymy, jak prace będą postępować. Przetniemy w stęgle. Panie prezydencie, we wrześniu po tej ławce pańskiej.